dzisiaj to jest nasz cel podróży, skocznia narciarska Holmenkollen. Przyjechaliśmy właśnie metrem takim oto. Dochodzimy już do wzgórza Holmenkollen. Przed nami właśnie zarys skoczni narciarskiej. Jest bardzo nowoczesny, oddałem do użytku w początku 10 roku. Ta nowa, bo stara to ma ponad 100 lat tutaj w tym miejscu. Hotel przy samej skoczni Holmenkollen. Nie wiem co nas tutaj przyniosło, jest minus 20 parę stopni. Wszystko jest zamrożone. A poza jeżdżącymi samochodami w ogóle nie ma ludzi. Tu widać prawdziwą zimę. Tutaj troll pilnujący skoczni Holmenkollen. Jesteśmy w Muzeum Narciarstwa w Oslo. Tak kiedyś wyglądały narty. Ale masz tylko gościa z sankami, nie? Aha. Pierwsza skocznia powstała w 1892 roku. Naturalna skocznia wyglądała właśnie tak, jak na tej makietce. Tą skocznią była skocznia budowana w 1928 roku. Wyglądała już sobie tak. Skocznia była budowana w 1952 roku i właśnie wyglądała już też zbliżona do obecnej. To wcielenie kolejnej skoczni z 1982 roku. A tak to kiedyś robiono narty. Był rzemieślnik, strugał i wychodziła narta. No to jedziemy do góry. Stoję w tej chwili w miejscu skoczka narciarskiego, który startuje na Holmenkollen. Stać mogę, ale nic ponadto. Wygląda sam szczyt skoczni Holmenkollen. Można wejść na podium, zaprezentować się, że tutaj jest. Właśnie mam kandydata na podium. Pięknie, pięknie. Niesamowite krajobrazy się stąd roztaczają.